Jak najbardziej. W pierwszej kolejności należy się kierować zaleceniami producenta w przypadku przestrzegania interwałów wymiany oleju. Natomiast nie zdarzyło się jeszcze, żeby częstsza wymiana oleju silnika zaszkodziła. Interwały są różne. Niektóre marki mają 2 lata 30 tysięcy, niektóre modele samochodów mają 2 lata 40 tysięcy, 60 tysięcy. Niektóre tradycyjne marki z dużą tradycją mają 1 rok lub 15 tysięcy kilometrów i w mojej prywatnej ocenie, rok czasu lub 15 tysięcy kilometrów to jest optymalny czasookres, gdzie namawiam gorąco do przestrzegania tej wymiany oleju w tym czasookresie. To pozwoli nam uniknąć jakichś problemów z silnikiem, kosztów ewentualnej naprawy, to częstsze wymienianie niż zaleca producent, bo wymiana oleju to jest koszt, koszt usługi i koszt samego oleju. A więc jak możemy wymieniać co 40 tysięcy, to chyba lepiej co 40 tysięcy, tym bardziej, że producent tak mówi. Producent podaje jednoznacznie, że aby zachować warunki gwarancji, która trwa przez dany czasookres, należy wymienić olej i filtr oleju, czy wykonać obsługę przeglądową w danym czasookresie. Natomiast 30 tysięcy, 2 lata na olej, nawet bardzo dobrej jakości, czy nawet jeszcze większe przebiegi, no dają trochę do myślenia, bo w technologii wytwarzania olejów nie za dużo się zmieniło. W technologii filtrowania oleju również nie za wiele się zmieniło. Może są trochę lepsze materiały, ale przekroczenie tych interwałów, choćby nawet o 500 do 1000 km, może być w brzemiennych skutkach i zawsze wymiana częstsza oleju powoduje, że mamy lepsze smarowanie w tych newralgicznych punktach tarcia i na pewno nam to wydłuży żywotność silnika, a nie tylko dotrzyma do końca warunków gwarancji. 10 tysięcy kilometrów przejechanych w warunkach miejskich, czyli ruszamy, hamujemy, mamy korki i tyle samo, taki sam dystans, czyli na przykład właśnie to 10 tysięcy kilometrów jazdy po drogach szybkiego ruchu. To jest to samo? To trzeba uwzględniać w kalendarzu, że ta specyfika jazdy jest nieco inna? Na pewno mamy zupełnie inne obciążenie silnika, który głównie użytkowany jest w terenie zabudowanym, miejskim, gdzie często gasimy, zatrzymujemy samochód, uruchamiamy i kontynuujemy podróż, niż tak zwana podróż długodystansowa. Każde zatrzymanie silnika, zgaszenie powoduje to, że dochodzi do zanikania filmu olejowego, co się wiąże z tym, że w momencie, gdy uruchamiamy silnik, mogą powstać ogniska tarcia, które się likwidują dopiero w czasie dopływu świeżego smarowidła. W momencie, gdy jedziemy samochodem cały czas, silnik ma optymalne warunki. On został obliczony do tego, żeby nie zużywał się w czasie pracy, czyli częste uruchamianie i gaszenie silnika przyspiesza degradację samego oleju silnikowego, jak i również elementów silnika. W tych nowych samochodach nowoczesnych są systemy, które monitorują te warunki eksploatacji i stanu oleju. Może się więc zdarzyć, że będziemy musieli przejechać do serwisu na wymianę oleju. Będzie wcześniej niż zakładał producent, niż to 15 tysięcy kilometrów zalecane i rok. Czy to może faktycznie tak być, że komputer sam nam powie, wypada już wymienić olej? Tak, teraz nowoczesne samochody są wyposażone w takie przypominajki, tak to nazwijmy, które mówią użytkownikom, że już pora wymienić olej, a samochody, które mają duży interwał wymiany oleju, niejednokrotnie trafiają do serwisu na samą wymianę oleju wcześniej niż wypada przegląd. Wynika to właśnie z warunków eksploatacji. Te pojazdy nie mają stricte takiego czujnika, który by ocenił, że olej wymaga wymiany. Jest to obliczane na podstawie założonego algorytmu uruchomień i gaszeń i dystansów, jakie są pokonywane przez samochód i oblicza to jednostka sterująca. Jeżeli jest taka potrzeba, daje kontrolkę wcześniej, że trzeba wymienić olej. Przekonajmy na koniec nieprzekonanych do tego, żeby olej wymieniać wtedy, kiedy trzeba. Co się może stać, jeśli zaniedbamy wymiany oleju w odpowiednim terminie? Jeżeli zaniedbamy wymianę oleju w odpowiednim terminie, najczęstszym pokłosiem tego jest nieprzewidziany koszt naprawy. Trudno jest szacować, co może się zepsuć w każdym przypadku. Na pewno brak smarowania powoduje bardzo drogie i poważne naprawy, łącznie z wymianą silnika. W związku z czym naprawdę bardzo ważne jest, żeby przestrzegać tych interwałów wymiany oleju silnikowego, nie przekraczać tego, co podaje producent, nawet o 100, o 200 czy o 500 km, tylko do
dotrzymywać tych interwałów, ponieważ jeżeli samochód, który ma przejechać 60 tysięcy kilometrów na tym samym oleju, to w końcowej fazie eksploatacji przed wymianą ten olej praktycznie traci wszystkie swoje właściwości smarnościowo-lepkościowe. I przejechanie nawet 100, czy 200, czy 500 kilometrów, przekroczenie o ten przebieg właśnie interwału może spowodować początkowe ogniska zatarcia, a później wcześniejsze potrzeby naprawy.